Temat emerytur, które pobierają gwiazdy, jest dość kontrowersyjny, jednak systematycznie powraca. Wielu artystów, którzy lata spędzili na scenie, utyskuje na niskie świadczenia. A jaka kwota co miesiąc zasila budżet Ireny Santor? Jest artystką o ogromnym talencie i charyzmie. Te cechy pozwoliły jej przez lata cieszyć się dużą popularnością wśród fanów. A trzeba przyznać, że jej kariera trwała naprawdę długo, bowiem ponad 70 lat. Dopiero od niedawna wokalistka zrezygnowała z koncertów. Jednak nadal okazjonalnie pojawia się na ważnych wydarzeniach. Jakiś czas temu w rozmowie z SuperEkspresem ubolewała, że musiała zrezygnować z występów przed publicznością. Lecz, jak przyznała, ma coraz mniej sił. Nie oznacza to, że nie interesuje się współczesną muzyką. Wręcz przeciwnie, jest ciekawa twórczości młodszego pokolenia. Mam się świetnie! Na zdrowie nie narzekam, ale na występy. Koncerty z pełnym repertuarem nie mam już tyle siły. Ja już swoje wyśpiewałam. Teraz chcę usłyszeć, jak moje piosenki śpiewa młode pokolenie, a także interesuje się tym, co współczesne pokolenie ma w ogóle do zaproponowania w sztuce estradowej, wyjaśniła artystka. Zobacz także. Temat emerytur pobieranych przez gwiazdy powraca systematycznie i niemal za każdym razem wzbudza ogromne emocje. Część artystów narzeka, że świadczenia, które co miesiąc zasilają ich konto, są niewielkie i nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. A jaką emeryturę otrzymuje Irena Santor? Okazuje się, że artystka, która przez 70 lat pracowała na scenie, otrzymuje dość skromną kwotę, jednak dzięki oszczędzaniu, nie obawia się o swoje finanse. Jak zdradził informator portalu Świat Gwiazd, wokalistka w dużej mierze pieniądze, które zarobiła, odkładała. Dzięki temu niestraszne jej niskie świadczenie emerytalne. Pani Irena nie ma wysokiej emerytury. Na rękę 2600 zł, nie licząc 13 i 14. Ale nie narzeka. Przez lata dużo pracowała. Nawet będąc już na emeryturze, wciąż koncertowała. Miała stałe stawki: 10 tysięcy za koncert. A potrafiła ich zagrać kilkanaście w miesiącu. Wszystko, co zarobiła, odkładała. Teraz zdrowie już jej tak nie dopisuje. Ale pani Irena ma te pieniądze i nie musi pracować ponad siły. Oszczędzała i teraz ma z czego godnie żyć, mimo niewielkiej emerytury w stosunku do dzisiejszych cen, przekazał portal. Zobacz także, a w jaki sposób udało się oszczędzić pieniądze, które następnie mogły zapewnić jej spokojną jesień życia, w momencie, gdy świadczenie emerytalne nie jest wysokie. Okazuje się, że artystka zrezygnowała z kilku przyjemności. Nigdy nie wydawała na drogie kreacje, zabiegi kosmetyczne czy biżuterię. Nie jeździła do spa. Oszczędzała i teraz ma z czego godnie żyć. Przekazał informator portalu.